mamy skrajne różnice pomiędzy takim rynkiem jak rynek warszawski, który chyba trzeba zacząć wyłączać oddzielnie, a takim rynkiem jak rynek Katowic, to jest oczywiste, ale jak Łódź. Jaki rynek ma, jeśli chodzi o ofertę deweloperską, największe mieszkania? Gdynia. I to są mieszkania powyżej 60 metrów. Ale uwaga, przeciętna cena całkowita przekracza 1 100 000. Przeciętna. Po stronie podmiotów budujących mieszkania zostało zgromadzonych najwięcej pozwoleń niewykorzystanych w historii rynku deweloperskiego. Mamy największą nadwyżkę. Relatywnie patrząc na to, jak drogie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego, jesteśmy prawie mistrzami Europy w tej dziedzinie. Właśnie dlatego, że dzieją się takie dziwne rzeczy, jeśli chodzi o średnią powierzchnię oferowanego mieszkania, możemy powiedzieć, że mamy rynki, na których cena się jednocześnie stabilizuje i spada, albo stabilizuje i rośnie. Prawie zawsze mówię, że jesteśmy w ciekawym momencie, prawda? Bo wszystko mnie na tym rynku ciekawi. Ale naprawdę dokonują się zaskakujące zmiany w tej chwili. Warto je obserwować. Zaskakujące naprawdę nawet dla analityków. Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować. To podcast 3D Estate. Witamy Was bardzo serdecznie. Aneta Kuberska i mój gość Katarzyna Kuniewicz, szefowa badań rynku mieszkaniowego Otodom Analytics. Witam Cię, Kasiu, serdecznie. Dzień dobry, trzeci raz. Trzeci raz w deweloperskich inspiracjach, więc tym bardziej serdecznie Cię witamy i dziękujemy za ponowne przyjęcie naszego zaproszenia. Jesteś tu zawsze mile widziana. Na przełomie kwietnia i maja spotkałyśmy się po raz ostatni i wtedy zapowiadałyśmy, że spotkamy się, trochę sugerowałam, że może w lipcu, ale Ty wtedy powiedziałeś, że niekoniecznie w lipcu, to trochę będzie za wcześnie, że w sierpniu. No więc jak chciałaś, tak jest. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co na rynku i na ile te prognozy, o których rozmawiałyśmy właśnie wtedy, pod koniec pierwszego miesiąca drugiego kwartału, a teraz jesteśmy już w drugim miesiącu trzeciego kwartału, naprawdę tak jest, na ile te prognozy rzeczywiście się sprawdziły. Ale najpierw zapytam Cię o to, czy w ogóle w takim krótkim horyzoncie czasowym warto spoglądać na rynek mieszkaniowy, czyli czy ta sytuacja, którą Ty obserwujesz za pośrednictwem danych po prostu, to nie jest jakieś tam wróżenie z fusów, czy ze szklanej kuli, choć może też w szklaną kulę spoglądasz, kto wie. Czy można podsumowywać w tak krótkim odstępie czasu pomiędzy początkiem maja a drugą połową sierpnia? Czy ta nasza robota dzisiaj ma sens? Z pewnością można. Czasami warto zadać sobie pytanie, czy trzeba ogłaszać to, co się zobaczyło w tych danych. Nie dlatego, że nie warto pokazywać wyników monitoringów, które nie sama je prowadzę. Kilkanaście osób pracuje nad tym, żeby dane tylko z rynku pierwotnego dokładnie badać. To znaczy, żeby badać wszystkie inwestycje, które są w ofercie, które wchodzą na rynek. Zmiana to jeszcze dopowiedzmy, jest, że to jest 7 największych właśnie, miast. Właśnie, to jest najlepsze. W Polsce. Już w tej chwili 12. O. Do końca roku wszystkie miasta wojewódzkie i to nie są tylko rynki w granicach administracyjnych miast, ale również tak zwane te obwarzanki, czyli aglomeracje. Czyli możemy się spodziewać tego, że tak jak przez ostatnie miesiące czy lata publikujesz te dane chociażby na swoim kanale na LinkedInie i mówisz zazwyczaj, że na 7 największych rynkach, że za chwilę nie będziesz mówiła o 7 największych rynkach w Polsce, tylko o 12. Prawdopodobnie ta jedna z zasadniczych zmian, jakie następują na rynku mieszkaniowym, to jest ta zmiana, że być może należy mówić o pierwszej trójce, pierwszej czwórce, kolejnej, drugiej czwórce, drugiej piątce, o kolejnych rynkach. Nie dlatego, że te pozostałe są mniej ważne, tylko że one się inaczej zachowują.
i badać należy jak najwięcej rynków, natomiast mam coraz większe wątpliwości dotyczące tego, jak powinniśmy prezentować dane, czyli czy coraz większej zagregowanych danych z dobrze zrobionego monitoringu, czyli coraz więcej miast, już nie 7 rynków, bo tam miast jest więcej, tylko 10, 12, 16, czy ta informacja byłaby coraz lepsza, czy wprost przeciwnie? Czy ta agregacja powodowałaby, że pewne informacje gubiłyby się w tej agregacji? W jaki sposób? Dlaczego w ogóle coś takiego rozważam? Mamy skrajne różnice pomiędzy takim rynkiem jak rynek warszawski, który chyba trzeba zacząć wyłączać oddzielnie, a takim rynkiem jak rynek Katowic, to jest oczywiste, ale jak Łódź? Na przykład. Możemy powiedzieć, że w Krakowie, w tej chwili w Warszawie brakuje oferty, ale są to zupełnie inaczej zachowujące się rynki. I teraz, co jest złego w agregacji takiej? Skąd jest ten kłopot? Chodzi o to, że jak zagregujemy rynek, który rośnie, z rynkiem, który spada, to nam wyjdzie, że 7 rynków jest ustabilizowanych. Ten kłopot statystyki. Ja razem z moim psem, idąc na spacer, mamy po 3 nogi. Tu przeczę, ofertę na rynkach moglibyśmy dodawać, a dodawanie tych nóg u psa i człowieka jest zawsze błędem takim merytorycznym od razu na początku. Ale co do zasady tak, bardzo często w tych uśrednieniach gubi nam się rzeczywista sytuacja na rynku mieszkaniowym i rzeczywiście to jest jakby wracając do tego pytania o to, czy będzie więcej rynków, może być więcej publikacji, więcej ogłoszeń danych dla poszczególnych rynków, co wcale nie oznacza, że będziemy pokazywać dane dla coraz większej liczby zagregowanych razem miast. W tej chwili w Polsce obserwujemy coraz większą lokalność rynków mieszkaniowych. Różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami są istotne, znaczące i bardzo często powodują to, że po prostu gubimy najważniejsze informacje, jakie do siebie dodajemy. Innymi słowy, nie ma trochę sensu taka dotychczasowa praktyka, czyli spoglądanie na rynek mieszkaniowy jako na jeden rynek, bo to nic nam nie mówi w praktyce o rzeczywistości? Niewiele. Na pewno mówi nam niewiele, bo może nam powiedzieć, że na przykład, co jest ciekawą informacją, że oferta rośnie, oferta mieszkań. Oczywiście, że mieszkaniec mojego miasta, w którym jest 40 mieszkań budowanych przez dewelopera i to jest dla niego jedyna oferta, z jaką się zetknie przez najbliższe 2, 3 czy 4 lata, jak słyszy, że oferta znacząco rośnie, czyta o tym, no to myśli, ciekawe gdzie, bo nie u mnie, prawda? Ja nadal mogę albo kupić to mieszkanie, które mi oferuje jedna spółka, jedna firma deweloperska, albo alternatywą jest wynajęcie mieszkania, ewentualnie jak mnie stać, no kupię ziemię i zacznę tę drogę przez mękę, czyli budowanie własnego domu. Albo poszukam na rynku wtórnym. Albo ewentualnie poszukam na rynku wtórnym, jeżeli są chętni do tego, żeby mi sprzedać mieszkanie, którego potrzebuję. No dobrze, czyli mamy zróżnicowany rynek lokalny. Rynek mieszkaniowy w Polsce, to wrócę do tego pierwszego jeszcze pytania o ten horyzont czasowy. Tak. Warto co 3 miesiące publikować dane Nawet co miesiąc warto mówić o rzeczach, które są dla rynku istotne nawet częściej niż co miesiąc, wtedy kiedy one są ciekawym zjawiskiem. Ale to się tak zmienia? Tak, naprawdę, tak szybko? Prawie zawsze mówię, że jesteśmy w ciekawym momencie, prawda? Bo wszystko mnie na tym rynku ciekawi. Ale naprawdę dokonują się zaskakujące zmiany w tej chwili. Warto je obserwować. Zaskakujące naprawdę nawet dla analityków. Jest jeden kłopot, o którym chcę powiedzieć. Takie częste publikowanie danych, i to jest to moje doświadczenie z ostatnich miesięcy, powoduje podkręcenie emocji, rozgrzanie emocji, nie tyle wśród nabywców i deweloperów, co wśród analityków. W efekcie w takiej przestrzeni medialnej pojawiają się zamiast danych spory i utarczki. I to nie jest dobre, dlatego że te emocje niepotrzebnie przenoszą się na tych, którzy podejmują najważniejsze decyzje, bardzo często w swoim życiu finansowe decyzje, o zakupie za setki tysięcy złotych mieszkania. To nie jest potrzebne.
zupełnie. Więc tylko z tego powodu zastanawiam się, czy warto tak często podawać dane cząstkowe o rynku, o tym, co się dzieje, dlatego że to rozgrzewa bardzo mocno komentatorów. No ale czy to nie jest tak, że trochę od was oczekuje się tego, żebyście podawali jak najczęściej dane? To znaczy, co jest pierwsze? Czy oczekiwania wobec was, czy wasze napędzanie, czy wasze objawianie światu wyników waszej pracy, wasze analityków? Żyjemy w równolegle dziejących się narracjach. Jedno to są pytania od dziennikarzy, czasami klientów, bardzo często od osób kupujących mieszkania, które się pojawiają na przykład na Otodom. Pytania dotyczące tego, co się dzieje na rynku. To jest jedna rzecz. Najbardziej oczywiście tutaj tym takim najczęściej przyspieszającym, proszącym o szybką informację źródłem są dziennikarze i oni rzeczywiście potrzebują szybkiej informacji, najlepiej z danych z dzisiaj. A drugim takim napędem, i tu mówię tylko o sobie, jest rzeczywiście to, że mnie te zjawiska, dane, które widzę, wyniki monitoringów, ciekawe rzeczy, które sama dostrzegam, one mnie inspirują, nakręcają i no niestety czasami je po prostu w związku z tym publikuję, bo uważam, że są ciekawe, chyba pokazuję stety je dla nas wszystkich. Rozumiem to, o czym mówisz, tak. Ale też myślę sobie, że cały świat przyspiesza i to, o czym mówisz, też jest trochę pochodną tego, bo przecież jeszcze jakiś czas temu dane o rynku mieszkaniowym publikowane były raz na kwartał i to był hit. I nikt nie myślał o tym, że będzie można, tak, zamykając miesiąc, co miesiąc publikować dane o poprzednim miesiącu i nie publikować to 5., 6. dnia kolejnego miesiąca, tylko już na następny dzień, czyli 1. dnia kolejnego jest miesiąca. Jest gorzej. Zdarza mi się powiedzieć, że widzę, że miesiąc będzie bardzo dobry w połowie miesiąca, ponieważ mamy tak prowadzony monitoring, że on nam pozwala powiedzieć to, co się dzieje w połowie miesiąca, szczególnie wtedy, kiedy to jest jakaś mocna reakcja. I to jest tak naturalne, że przekazuję to dalej. Bardzo często oczekuję, że ktoś to skomentuje. I te komentarze się pojawiają oczywiście, ale część z nich jest komentarzami: po co piszesz to dzisiaj, skoro za 2 tygodnie to może wyglądać inaczej? No jest to jakiś problem. Czy powinniśmy pisać o gwałtownych reakcjach rynku na jakieś konkretne zjawiska, ogłoszenia, zmiany rynkowe? Nie mamy tutaj standardu i nie mamy zaufania do siebie nawzajem. Wśród analityków i również wśród tych, którzy rynkiem się zajmują komentatorsko, czasami w ogóle nie analizując danych, tylko komentując to, o czym piszą inni, nie ma zaufania i nie ma takiego przekonania, że dane się publikuje dlatego, żeby o nich opowiedzieć, że są światu, że są ciekawe, że są zaskakujące. A dlatego, że to jest biznes, a nie środowisko akademickie? Oczywiście, że tak. Nie wiem do końca, jak jest z publikowaniem ciekawych danych w środowisku akademickim, ale rzeczywiście też jest tak, konkurencja, też jest pewna zazdrość, też ambicja wygrywa. A tutaj dużo. Jeszcze dodatkowo są duże pieniądze i te pieniądze są nie tylko w działalności deweloperskiej, co jest zupełnie naturalne, ale również no, biznes jest wokół rynku mieszkaniowego. Kiedy na początku maja umawiałyśmy się na dzisiejsze spotkanie, to mówiłaś, że wiele może się zmienić i w ciągu tych najbliższych miesięcy możemy być bardzo zaskoczeni tym, co dzieje się na rynku mieszkaniowym, między innymi ze względu na to, że właśnie kończy, teraz już skończył się okres przejściowy dla nowelizacji ustawy deweloperskiej. To co się zmieniło w związku z tym? Rzeczywiście chodziło głównie o to, że do końca czerwca w ofercie były mieszkania w projektach, których sprzedaż rozpoczęła się przed czerwcem 2022. I te 2 lata jako okres przejściowy kończył się i teraz wiedzieliśmy, że pod koniec tego okresu przejściowego, w maju, czerwcu tego roku teraz, powinny się pojawić upusty, promocje, jakieś dodatki do mieszkań w tych projektach, w których sprzedaż nie została jeszcze zakończona, tam gdzie były to końcówki mieszkań. I rzeczywiście mieliśmy do czynienia, widzieliśmy promocje w tych projektach. Ale co jest zaskakującego i rzeczywiście warto było poczekać do teraz, do połowy sierpnia, zobaczyliśmy dane transakcyjne prezentowane przez Narodowy Bank Polski o cenach transakcyjnych na 7, 10
Wrześniu i w poszczególnych największych rynkach w Polsce. No i co się okazało? Okazało się, że w drugim kwartale ceny transakcyjne mieszkań deweloperskich sprzedawanych w tym drugim kwartale, cena średnia metra kwadratowego była wyższa średnio o 5% niż w pierwszym kwartale. No to skoro były promocje, skoro były upusty, skoro kończył się okres przejściowy ustawy, to jak to jest możliwe? Tym bardziej, że wiele firm, które badają rynek, od pewnego czasu mówi co najmniej o stabilizacji cen. No tak, wszyscy wyczekują w mediach, żeby mogli wreszcie podbić te zasięgi i powiedzieć, ceny spadają, bańka pęka. Tak jest. Zresztą te komunikaty i to wyczekiwanie widzimy również po stronie popytu, gdzie nabywcy są mniej skłonni niż pół roku temu to nic dziwnego, niż kwartał temu do tego, żeby zawierać transakcje. Widzieliśmy to w drugim kwartale. Oczywiście nie tylko z powodu tych ogłoszeń medialnych, ale również z powodu tego, że część nabywców czekała, że wejdzie w życie, zacznie działać kredyt na start. Nie doczekała się, to wiadomo, ale wracając do tej dziwności, którą obserwujemy. Narodowy Bank Polski ogłosił, że nie tylko na rynku pierwotnym, ale również na rynku wtórnym, nie tylko w sprzedaży mieszkań deweloperskich, ale również tych z drugiej ręki, jak patrzymy na średnie ceny za metr, to te średnie ceny w transakcjach były wyższe niż w pierwszym kwartale. I teraz jak wytłumaczyć to zjawisko? To ceny rosną czy spadają, a może się stabilizują? No i rzeczywiście znaleźliśmy się w takim momencie, w którym badania rynku, takie solidnie wykonywane, tam gdzie sprawdzamy pojedyncze mieszkania, dają nam odpowiedź. Wydaje się, że dają nam odpowiedź i ta odpowiedź jest taka. Stabilizują się ceny całkowite mieszkań. Czyli wyobraźmy sobie rynek warszawski. W tej chwili to jest około 12 tysięcy mieszkań w ofercie. Od pewnego czasu między 10 a 11 tysięcy mieszkań w ofercie. Mówię o mieszkaniach deweloperskich. Przez długi czas średnia cena mieszkania, przez kilkanaście miesięcy, średnia cena mieszkania, całkowita cena, nie ta za metr, posługujemy się ceną za metr, ale ludzie kupują mieszkanie za 700-800 tysięcy. I właśnie przeciętna cena oferowanego mieszkania na rynku warszawskim rosła. I rosła tak aż do początku tego roku, kiedy się zatrzymała i ustabilizowała. No nie jest to stabilizacja na niskim poziomie, bo jest to 960-970 tysięcy przeciętne mieszkanie w Warszawie. Oferowane. Przeciętne mieszkanie, to jakie jest wielkości? No i właśnie. I to jest ten hit. Dlatego, że jeszcze pół roku temu ta cena całkowita około 950, 960, 70 tysięcy to była przeciętna cena mieszkania 59-metrowego. A w tej chwili ta sama cena na koniec już lipca, nawet nie mówię o czerwcu, tylko o lipcu, to jest 55 metrów. Kwadratowych. Przy stabilizacji ceny całkowitej i zmniejszaniu się powierzchni, zaraz powiem jak to możliwe, powierzchni mieszkania oferowanego, co się dzieje ze średnią ceną za metr kwadrat? Jeżeli rośnie. Czyli mamy taką, wydawać by się mogło niemożliwą z punktu widzenia, nie wiem, matematyki, ekonomii, tak. Sytuację, że ceny jednocześnie stabilizują się i jednocześnie rosną. I rosną. Dokładnie tak. A będziemy mieć taką sytuację, która z punktu widzenia kupującego byłaby bardzo, bardzo pożądana, że będą spadały? Żeby i spadały całkowite ceny i ceny za metr. I wtedy pytanie w tej układance, cena całkowita, cena za metr i powierzchnia mieszkania, co by się musiało stać? No, żeby to było dobre, to te spadki cen i całkowitych za mieszkanie i za metr kwadrat, im powinien towarzyszyć wzrost powierzchni przeciętnego mieszkania. To by była sytuacja, która jest pożądana dla nabywcy. Tymczasem mamy sytuację jednak niestety odwrotną, czyli przeciętne mieszkanie jest coraz mniejsze. Wybudowane w Polsce przez deweloperów mieszkanie jest coraz mniejsze. Tak. To dotyczy tylko rynku warszawskiego, czy nie, też innych rynków? Nie, właśnie nie. Ale tu jest ten kłopot z agregacją. Dlatego, że z sytuacją ustabilizowania ceny całkowitej,
takiej stabilizacji od kilku miesięcy na tym samym poziomie, na różnych poziomach, ale stabilnie, charakterystycznie dla każdego rynku, mamy do czynienia w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i w Trójmieście. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Łodzi i w Katowicach, gdzie przeciętna cena całkowita mieszkania rośnie, a przeciętna powierzchnia mieszkania oferowanego ustabilizowała się. Czyli nadal mamy do czynienia ze wzrostem średniej ceny za metr kwadrat, ale nie maleje mieszkanie. Odmiennie wygląda sytuacja tylko na rynku poznańskim. Tam przeciętna całkowita cena mieszkania spada i przeciętna powierzchnia mieszkania spada. I to jest dość ciekawe. Oczywiście nabywcy cieszą się, bo przeciętne oferowane mieszkanie jest tańsze i tam mamy do czynienia z bardziej wyraźną stabilizacją ceny, mówiącej o cenie metra kwadratowego, przeciętnej ceny metra kwadratowego. To nie są zbyt optymistyczne wiadomości, biorąc pod uwagę, że za tę samą bardzo wysoką kwotę możemy kupić mniejsze mieszkanie, czyli za tę samą cenę otrzymujemy mniejszy, a w tym wypadku płacimy przecież za tę powierzchnię, mniejszy produkt. Dokładnie jest tak. Nie tyle płacimy to samo, a deweloper daje nam mniej, tylko jak patrzymy na to, co deweloperzy oferują, to widzimy tę samą cenę, mniej więcej stabilną cenę całkowitą, ale kiedy przyglądamy się mieszkaniom, to się okazuje, że nagle te mieszkania to są jakoś takie mniejsze niż pół roku temu. No i właśnie dlaczego tak jest? Jak to jest możliwe, że ta zmiana dokonała się w ciągu zaledwie kilku miesięcy? No i to jest to, co się wydarzyło właśnie w pierwszym półroczu 2024 roku, jest najciekawsze. Mianowicie wraz z tym, jak zakończyło się działanie bezpiecznego kredytu 2%, jeszcze przez chwilę na rynku pozostawali nabywcy, którzy ten kredyt chcieli, mogli i mieli zamiar otrzymać, dlatego że procedowały się te wnioski złożone o ten kredyt w bankach. Więc pierwszy kwartał, tak jak rozmawiałyśmy, był jeszcze taki naznaczony bezpiecznym kredytem 2% i tą grupą popytową, która tym kredytem była zainteresowana i mogła go dostać. I tu przypominam jedną rzecz. W związku z tym kredytem nie było limitu ceny za metr, ale był limit, maksymalny limit ceny mieszkania, właśnie ceny całkowitej. I co ciekawe, zaraz jak kredyt przestał działać, zaczęliśmy obserwować zasilanie, pojawienie się na rynku pewnej grupy, która cały czas gdzieś w tle była, tylko nie spieszyła się z zakupem. Mówię o grupie popytowej, tych osób, które ani nie chciały kredytu wziąć, ani nie mogły kredytu, bezpiecznego kredytu 2% wziąć, ale były zainteresowane zakupem mieszkania. Ponieważ w pierwszym kwartale tego roku i w drugim kwartale deweloperzy zaczęli wprowadzać do oferty coraz więcej projektów i to było to odbicie, które mieliśmy nadzieję, że się pojawi podażowo już w drugim półroczu tamtego roku. Niestety jeszcze się nie pojawiło, czyli mamy coraz większy wybór mieszkań, odpływającą grupę nabywców z bezpiecznego kredytu 2% i pozostającą na rynku grupę popytową, którą stać na zakup trochę większego mieszkania, trochę droższego mieszkania i która wreszcie zyskuje po tym wysuszeniu podaży, czy wyczyszczeniu podaży przez bezpieczny kredyt 2%, zyskuje możliwość wyboru, bo deweloperzy wprowadzają nowe projekty. I jak patrzymy na dane uśrednione, to widzimy, że od początku tego roku przeciętne kupowane mieszkanie jest większe o metr, dwa, trzy od mieszkania kupowanego w drugim półroczu 2023 roku, czyli z oferty zabierane są większe mieszkania niż dotychczas. Deweloperzy wprowadzają nowe projekty, ale w nich są co do zasady mniejsze mieszkania niż dotychczas. W związku z tym to, co w ofercie pozostaje, ma coraz mniejszą powierzchnię, dlatego że zabieramy droższe i zabieramy większe. I dlatego widzimy w średniej cenie transakcyjnej wzrosty kwartał do kwartału, rok do roku, ponieważ to inna grupa popytowa w tej chwili kupuje te mieszkania. Ją stać na to i kupowała w pierwszym półroczu. Ją było stać na to, żeby kupić mieszkanie nie 58, 56, 4-metrowe, tylko 62, 64-metrowe. I te mieszkania z oferty zabierała. I statystycznie patrząc na to, co w ofercie pozostawało, to się stawało jakby w przeliczeniu na metr
coraz mniejsze, zwyczajnie. Ale dobrze to rozumiem, że zdecydowanie dominuje taki trend, że deweloperzy wprowadzają mieszkania mniejsze. Tak. Niż tak. Wcześniej, że one zaczęły dominować na rynku pierwotnym. To by oznaczało, że deweloperzy w ciągu kilku miesięcy przestawili swoją ofertę ze względu na te wymogi kredytu na start. Licząc również na zapowiadany nowy kredyt na start, a wcześniej licząc na zmieszczenie się jeszcze w tym kredycie 2%, którego ten program nie mieliśmy pojęcia, kiedy on zostanie zakończony. On został zakończony z dnia na dzień. Czyli to jest bardziej efekt bezpiecznego kredytu 2%. Absolutnie tak. I jeszcze jednego zjawiska. Trudno było mi w to uwierzyć, że to już kredyt na start, biorąc pod uwagę, jak długi jest cykl budowania inwestycji. To jest to, o czym kiedyś już wspominałam w takim wpisie na LinkedInie, kiedy napisałam, deweloperzy zgromadzili po stronie podmiotów budujących mieszkania, zostało zgromadzonych najwięcej pozwoleń niewykorzystanych w historii rynku deweloperskiego. Mamy największą nadwyżkę. Pozwolenia były, plany były, tylko nie było pewności, czy należy wprowadzać te projekty do sprzedaży. I to, co się stało po stronie popytowej dzięki bezpiecznemu kredytowi 2%, czyli uruchomienie nie tylko tej grupy, która z kredytu skorzystała, ale również uruchomienie grupy osób, która chciała kupić bez kredytu te mieszkania. Zmieniły się warunki w otoczeniu, spadła inflacja, zmniejszył się bufor przecież, jeśli chodzi o zalecenia KNF-u. To wszystko otworzyło możliwość zakupu. Banki wciąż są chętne dawać kredyt, oczywiście on jest bardzo drogi. Relatywnie patrząc na to, jak drogie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego, no my jesteśmy prawie mistrzami Europy w tej dziedzinie. Wiele się pozmieniało w otoczeniu, ale ta grupa zainteresowana zakupem mieszkania pozostała i to są bardziej ruchy po stronie popytu wywołały te gwałtowne zmiany, które obserwujemy w podaży. No to zmniejszenie się przeciętnej powierzchni oferowanego mieszkania, no deweloper nie może w ciągu pół roku powiedzieć za tą samą cenę, teraz sprzedam ci 2 metry mniej. Oferuje bardzo konkretne mieszkanie, tylko że wymiana w ofercie tego, co jest oferowane, wymiana tych mieszkań, w sensie zabieranie większych i dominacja mniejszych spowodowała takie ciekawe zjawisko. I właśnie dlatego, że dzieją się takie dziwne rzeczy, jeśli chodzi o średnią powierzchnię oferowanego mieszkania, możemy powiedzieć, że mamy rynki, na których cena się jednocześnie stabilizuje i spada, albo stabilizuje i rośnie. To brzmi bardzo zabawnie, zdaję sobie sprawę. I mało tego. Choć tylko to brzmi zabawnie, bo prawda jest taka, że ten opis rzeczywistości nie jest wcale zabawny, absolutnie jest raczej smutny. Absolutnie nie jest. Oczywiście mamy różnicę, ta cena całkowita w Warszawie w tej chwili oferowanego mieszkania, tak jak mówiłam, to jest około 970 tysięcy złotych. 60-70, no ale to już przy 900 z przodu to już jest niewielka różnica. I jak przejdziemy do Łodzi, to teraz uwaga. To widzimy 570-580. Różnice są olbrzymie. Za ten sam metraż? No właśnie nie. Łódź jest miastem, w którym oferowane są relatywnie małe w stosunku do innych rynków najmniejsze mieszkania. Czy w Warszawie oferowane są największe? Absolutnie nie. Przeciętne to 55-56 metrów w tej chwili w Warszawie, podobnie w Krakowie, podobnie we Wrocławiu. Jaki rynek ma, jeśli chodzi o ofertę deweloperską, największe mieszkania? Gdynia. I to są mieszkania powyżej 60 metrów. Ale uwaga, przeciętna cena całkowita przekracza 1 100 000. Przeciętna. To jest oczywiście mały rynek sam w sobie, z dużymi mieszkaniami i drogimi. Czy nie można tam kupić mieszkań za 600 tysięcy? Ależ można. Ależ oczywiście można. Ale ta oferta deweloperska tam w Gdyni jest zdominowana w tej chwili najbardziej przez te mieszkania i większe i droższe. No i tu wracam do tego, co powiedziałam na początku. No jakżeż w takiej sytuacji dodawać Łódź do Gdyni i do Warszawy razem, a potem powiedzieć o tych trzech połączonych rynkach, że możemy o nich powiedzieć, co się będzie na nich działo za chwilę. No ale też jak oprzeć się pokusie i publikować dane czy wyniki waszych badań starym sposobem, czyli
raz na kwartał, kiedy ten rynek jest tak dynamiczny i ta sytuacja w ciągu kilku miesięcy może się tak diametralnie zmienić. To jest prawda. Rzeczywiście jeszcze w tle cały czas przecież dzieją się różne rzeczy takie legislacyjne. No, wspomnę o tych nowych inicjatywach, które się przecież pojawiają, typu pomysł na schrony. To jest oczywiście tylko pomysł, prawda? My musimy się z tym zagadnieniem w ogóle zmierzyć. Wejście w życie nowych warunków technicznych budowy przecież budynków. Czyli dzieje się w trakcie tego procesu, jakim jest proces budowania inwestycji, tworzenia inwestycji 4-5-letnim, od zakupu ziemi do zakończenia budowy, rzeczywistość, w której powstaje ta inwestycja, może się zupełnie zmienić. Otoczenie prawne może być zupełnie inne, rynek może być w zupełnie innym miejscu. I teraz może jakaś optymistyczna rzecz. Widzieliśmy taki schemat w 2022 roku, bardzo trudnym dla strony deweloperskiej, ale również po stronie popytowej. Wysoka inflacja, wysoki bufor 5-procentowy, 5 punktów procentowych zalecany przez KNF. W zasadzie żadnego wsparcia dla popytu i najgorszy w efekcie miesiąc sprzedażowy w historii rynku, sierpień 2022, 1980 mieszkań sprzedanych. A normalnie, statystycznie, a normalnie średnio? Powinno być 4000. Mhm. I teraz z 4000 to my się cieszyliśmy w 2023, jak ten popyt zaczął rosnąć. Sierpień 2023, euforia i piękna sprzedaż, zdecydowanie powyżej 5000, 5000 mieszkań sprzedanych, bo bezpieczny kredyt 2% w rozkwicie. No i teraz myśleliśmy o tym i wszystko na to wskazywało, te wyniki z początku tego roku, każdy kolejny miesiąc sprzedażowo coraz gorszy. Mieliśmy takie wahnięcie w czerwcu, lipcu, mieliśmy takie miesiące, kiedy sprzedaż wydawała się troszkę wyższa przez chwilę, ale jak ją przeliczałam na dni sprzedaży, to od stycznia cały czas coraz gorsza sprzedaż. No i obawa była taka, że dochodzimy do 3000 mieszkań sprzedanych, no to w sierpniu będziemy mieli 2000 z powrotem, czyli w dołku. Wyniki, i to jest to, czy powinniśmy mówić o wynikach cząstkowych, no ale do połowy sierpnia ta sprzedaż wygląda dobrze. Czyli dobra wiadomość, o której chcę tu powiedzieć, to nie jest wiadomość, sprzedaż będzie lepsza. Raczej chcę powiedzieć, wszystko wskazuje na to, że najgorszym miesiącem sprzedażowym w tym roku był lipiec. I że teraz będziemy... Jesteśmy tuż za odbiciem? Tak, tak. I teraz pytanie, czy to jest dobra wiadomość tylko dla deweloperów? Ależ nie, przy ustabilizowanych cenach to może być dobra wiadomość również dla kupujących. I przy przećwiczonej już po stronie deweloperów takiej większej skłonności, przećwiczonej w maju, czerwcu, skłonności do udzielania rabatów, upustów, do dodawania do mieszkania prezentów. No ale zdarzały się miejsca parkingowe, które są bardzo drogie, jako taki dodatkowy element, który się pojawiał przy zakupie mieszkania. Po prostu deweloper rezygnował z opłaty za to miejsce i to były bardzo poważne promocje. I że w związku z tą wysoką podażą, jaką w tej chwili mamy na rynku, takim stabilnym popytem, myślisz, że takie sytuacje będą miały miejsce? Mam nadzieję, że tak jest. Naprawdę mam nadzieję, że tak jest, że mamy taki moment ustabilizowania się, wejścia rynku w taką nową fazę stabilizacji bez dopalaczy i bez szczególnego oczekiwania na nowy program. To, że Polacy nadal chcą kupować mieszkania i to nie tylko na największych rynkach i że ich potrzebują, to jest fakt. I to, że mają większy wybór i że zakończyliśmy z tymi wzrostami galopującymi, jeśli chodzi o ceny, to są dobre wiadomości. No to skoro na koniec rozmowy o dość trudnych jednak informacjach płynących z rynku mieszkaniowego mamy taką dobrą wiadomość, dobre wiadomości, pozytywne, nastrajające nas optymistycznie na przyszłość, to może tutaj zakończmy i pozostańmy rzeczywiście z tymi optymistycznymi prognozami. One nie wynikają z wróżenia z fusów, tylko z danych, więc mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za spotkanie w kolejnym odcinku podcastu Deweloperskie Inspiracje. Dzisiaj naszym gościem była Katarzyna Kuniewicz, szefowa badań rynku mieszkaniowego Otodom Analytics. Bardzo dziękuję.
A Was zachęcamy oczywiście do słuchania naszych podcastów. Będzie nam bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał na YouTubie, jeżeli będziecie go udostępniać także w swoich mediach społecznościowych. Przypominamy również, że naszych podcastów możecie słuchać w aplikacji Spotify i w Apple Podcasts. Tam także podcast 3D Estate na Was czeka. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Aneta Kuberska, do usłyszenia. Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować.